Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Nie nagrywamy na żywo, no bo wiadomo, z samochodu, jak między tymi antenami, jak leciało, to przez cały czas przeskakiwało i ten obraz znikał. A szkoda, bo mógłbym przynajmniej nawiązać jakąś interakcję i odpowiadać na wasze pytania. Natomiast witajcie bardzo serdecznie. Krótka przerwa za nami. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, rynek wygląda... I teraz tak, można by było powiedzieć odbiło, a z drugiej strony, no czy na pewno odbiło do takiego stopnia, że za chwilkę będziemy widzieć dalszy ciąg wzrostów? Moim zdaniem, jeżeli teraz nie mieliśmy bottomingu, czyli dotknięcia tego dna, to mamy ten zakres gdzieś w obrębie 34 tysięcy dolarów. Aczkolwiek, tak jak na jednym z filmików, nie pamiętam już, czy to było na live dla patronów, czy to było na filmiku dla wszystkich, pokazywałem, że w takim filmiku ze stycznia 2021 na wykresie stock to flow właśnie poziom 42 tysięcy dolarów to był taki bardzo istotny poziom. No i teraz pamiętajcie, że jak są jakieś tam poziomy, to na przykład jak mamy jakieś przebicia, ale krótkie, ale nietrwałe, czyli na przykład tam, że knot zostaje poniżej na przykład takich 42 tysięcy dolarów, ale korpus świecy jest powyżej, to jest wszystko jakby ok, czyli ten poziom został, że tak powiem, wybroniony. No i dla mnie tym poziomem jakby dosyć istotnym jest teraz te 42 tysiące dolarów. I mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany, jeżeli tak, no to w tym momencie powinniśmy iść już powoli do góry. No i dlaczego? Dlatego, że między innymi mamy bardzo niski poziom Fear and Greed. Zazwyczaj, czyli do tej pory zazwyczaj było tak, że kiedy był Fear and Greed na tak niskim poziomie, to były najlepsze, powtarzam, najlepsze momenty do zakupów kryptowalut. Niektóre kryptowaluty podbijały po 15, po 18% w przeciągu jednego dnia, czyli dokładnie w dniu wczorajszym. Dzisiaj widzimy kontynuację odbić niektórych projektów. I teraz zazwyczaj jak widzimy takie odbicia, no to wy mówicie, dobra, to czas na zakupy. I teraz znowuż pytanie, czy to jest faktycznie czas na zakupy, czy jak już odbiło, to nie warto poczekać aż na takich odbiciach, za chwilę lekko to wróci i dopiero wtedy znaleźć to swoje miejsce na wykresie, żeby wejść, żeby zmniejszyć po prostu swoje ryzyko. W większości ludzi wydaje się, że czy to kupi teraz, czy to kupi później, na przykład różnica 5 czy 7% nie jest aż tak znacząca, a jest ona znacząca, dlatego że te 5 czy 7% wzrostu powoduje, że w momencie, kiedy są jakiekolwiek spadki, no to ty śpisz, że tak powiem, spokojniej. Stąd też naprawdę, nawet jeżeli uważacie, że jakiś projekt jest warty waszego wejścia w długim terminie, to jeżeli jesteście, nazwijmy to, świeżymi graczami, to znajdźcie te odpowiednie punkty na wykresie już z takiej czystej analizy, żeby w te miejsca powchodzić i spać po prostu spokojniej, jak wam na przykład projekt spadnie 5%. Bo wtedy będziecie się zastanawiać, a czy to w takim razie już czas jest na to, żeby sprzedać. Niektórzy ustawiają stop lossy bardzo, bardzo, bardzo ciasno, gdzie 1% na tym rynku ustawiania stop lossa to jest bardzo, bardzo dużo. W sensie, no, nie można ustawiać moim zdaniem 1% stop lossa. Jeżeli grasz na futuresach, owszem, ale jeżeli mówimy tutaj o inwestycji w kryptowaluty, które mają tą dosyć dużą zmienność, bo jak widzisz, one dziennie mogą ci spaść 10%, a później następnego dnia wzrosnąć na przykład 20%, to ta zmienność jest naprawdę duża i ustawienie stop lossa na 1% jest słabe. Chyba że na przykład ktoś ustawia sobie stop lossa, powiedzmy rzędu 1-3%, ale później na przykład, kiedy to spadnie o te 10%, odkupuje. Wtedy jest to jedna z takich fajnych strategii, którą ja też stosuję, kiedy mi coś przebija jakieś tam poziomy na wykresie, ale celem właśnie odkupu na niższym poziomie. Czyli żeby za te same pieniądze później zagregować więcej tej kryptowaluty. Więc znowuż pamiętajcie, że by podchodzić do tego troszeczkę analitycznie, nie tylko na emocje. Money management, o którym mówię od zeszłego roku, czyli tak naprawdę można powiedzieć od początku mojego kanału,
jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o inwestycje. I to obojętnie, czy to w kryptowaluty, czy w cokolwiek innego. I tym kapitałem po prostu powinniście odpowiednio zarządzać, czyli mieć swoje strategie, w jaki sposób funkcjonować na tym rynku. Myślę, że dzisiaj jest czwartek, czyli dzisiaj zrobimy akurat live'a dla patronów związanego z Liquidity Pool. Natomiast w przyszłym tygodniu będzie live kolejny, związany właśnie w jaki sposób funkcjonować i w jaki sposób robić strategię, czyli jak w ogóle, może podam jakąś jedną czy dwie proste strategie funkcjonowania ogólnie, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem. Wszyscy patroni u mnie na kanale mają też taką tabelkę po różnego rodzaju kategoriach, czyli na przykład mają kruszce, mają krypto, mają nieruchomości i to są takie zakładki, które zostały wyszczególnione i to wszystko jest jakby w jednym arkuszu, czyli na przykład jeżeli ktoś z Was nie prowadzi takiego zapisu swoich inwestycji, swoich oszczędności do tej pory żadnego, no to na przykład każdy patron dostaje taką tabelkę, może ją sobie właśnie bezpośrednio ściągnąć i możecie sobie uzupełniać. Ta tabelka też automatycznie pobiera ceny kryptowalut ze strony Binance, więc jeżeli chodzi o większość kryptowalut, które są na rynku, no to automatycznie Wam jakby wyświetla też poziom ceny. Więc to jest taki mały proces automatyzacji. Natomiast, co ciekawe, bardzo dużo osób ogólnie nie prowadzi swoich zapisów, swoich wyników. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o krypto, ale na przykład jakie środki posiada w złocie, jakie środki posiada w nieruchomościach, w akcjach, obligacjach, w ubezpieczeniach i tak dalej i nie mają całościowego podejścia do swojego portfela. A takie całościowe podejście do portfela powinniście widzieć, bo powinniście wiedzieć, że na przykład wchodzicie na jakąś tabelkę i patrzycie, że na przykład kryptowalut mam w tej chwili, nie wiem, 5-10% w stosunku do wszystkich swoich płynnych inwestycji. I to mówię, mając na myśli płynne inwestycje, czyli takie, które możecie bardzo szybko spieniężyć, na przykład w czasie D plus 1, D plus 2. Można też do tego podejść na przykład w taki sposób, że możemy pomyśleć o swoich aktywach ogólnie, czyli na przykład też wziąć nieruchomości, ale na przykład nie brałbym nieruchomości, w której mieszkam, jako jeżeli ona jest moją własnością, nie brałbym jej do takiego aktywa, no bo ona nie jest aktywem, jak dla mnie, tylko jest dla Ciebie takim pasywem, tak? Aktywo to jest coś, co ma Ci przynosić środki, ma być inwestycją, na przykład może być to oczywiście nieruchomość, ale która dla Ciebie pracuje? Czy to jej wartość wzrasta z czasem, czy na przykład przynosi Ci miesięczne przepływy pieniężne, dodatnie zazwyczaj powinny być. I to są takie rzeczy, które każdy z Was powinien, od tego powinien zacząć, czyli mieć właśnie jakieś miejsce, w którym taki zapis jest. Więc jeżeli takiej tabelki nie macie, wystarczy, że wejdziecie na patrona, zostaniecie patronem i taką tabelkę będziecie mogli sobie ściągnąć. A jeżeli jej nie będziecie mogli znaleźć, bo tam tych postów dla każdego patrona w tej chwili jest, nie wiem, ponad 200 z tego, co pamiętam, do przeczytania. Jest chyba ze 40 live'ów, które były przeprowadzone. Są jakieś opisy związane właśnie z poszczególnymi projektami, czy to launchpadami i tak dalej, więc jest tam tego naprawdę dużo. Niestety, ale patroni jak wchodzą, to tylko czekają na te nowe rzeczy, a wiedza jest też wstecz. I to też należy na to zwrócić bardzo mocną uwagę, że jeżeli szukacie jakichś elementów, to niektóre rzeczy w postaci wiedzy, one już były, czy to na moim kanale, czy na kanale innych osób. Nie musicie szukać ciągle nowych rzeczy, bo popełniacie zazwyczaj pewnie ten jeden błąd, mianowicie chcecie non-stop tylko usłyszeć, jaki jest projekt kolejny, w który można wejść. A jeżeli ciągle wchodzicie w nowe projekty i nie macie na przykład jakichś większych sukcesów, to w tym momencie Wasza psychika może nie być w najlepszym, że tak powiem, stanie. No i teraz na koniec jeszcze dzisiejszego filmiku powiem taką jedną rzecz. Piszę o tym na Twitterze, mówiłem też o tym na kanale YouTube i tak dalej. Mianowicie w momencie, kiedy widzicie spadki, to spróbujcie przełamać u Ciebie taki bardzo prosty schemat. Mianowicie każdy, jak widzi spadek, zazwyczaj się zastanawia, o kurczę, czy to już jest koniec? I co przychodzi do jego głowy? Czy sprzedać?
I teraz ta sprzedaż w takich momentach to jest zazwyczaj tak zwana sprzedaż panic sale. Czyli sprzedajemy po każdej cenie, która jest, żeby tylko i wyłącznie wyjść i żeby tylko i wyłącznie zrzucić z siebie ten bagaż emocjonalny z tym związany. Tak, żeby nie bać się, że to spadnie dalej. Więc jeżeli jesteście tutaj long term, bo tak powinniście do tego moim zdaniem podchodzić. Oczywiście, jeżeli ktoś się czuje bardzo dobrze w zagraniach krótkich, to niech to kontynuuje, bo znam też takie osoby, które longtermowo one nie potrafią funkcjonować. One muszą krótkoterminowo kupić coś, sprzedać, zarobić i tak dalej i sobie szybko pomnażają kapitał. Więc to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli jesteście na przykład właśnie long term, no to w tym momencie, jeżeli wiecie, że tego Bitcoina na przykład trzymacie na 5, na 10 lat i tak dalej i wiecie już, w jaki sposób możecie go pomnażać, bo przecież są też na to sposoby, że go pomnażać i nie mówię tutaj o tym, żeby wchodzić w alty i wychodzić z powrotem do Bitka, ale mówię też o tym, żeby na przykład go zostawić na te 5 czy 6% w skali roku, żeby on wam przynosił odsetki, tak? I to jest jedna z takich rzeczy, którą warto robić. Natomiast dalej, w momentach, kiedy są takie spadki, jak teraz na przykład mieliśmy, to najważniejsze jest moim zdaniem, to jest moje zdanie i taka podpowiedź ze względu na pracę też, wiecie, nad swoją psychiką, żeby w momentach, w których są spadki, przełamać schemat. I kiedy wy myślicie o na przykład sprzedaży kryptowaluty, to zróbcie małe zakupy, ale tylko po to, żeby przełamać schemat. Zobaczycie, że co się dzieje z waszym umysłem, który zaczyna szaleć w postaci takiej, że on mówi, kurczę, ale teraz ja mam sprzedać, a tutaj ja kupuję i to jest dziwne. Ale kupcie, wiecie, chodzi o to, żeby to był taki zakup typu 10 zł, 50 zł, 100 zł. To nie mają być duże zakupy, tylko chodzi o to, żebyście przełamali po prostu schemat. Że kiedy są spadki, to ja nie myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby sprzedać, ale patrzę, w których momentach ja mogę dokupić, żeby zwiększyć swoją ekspozycję. I tu chodzi właśnie przede wszystkim o tą pracę nad emocjami związanymi z wykresami. I pamiętajcie, jeżeli ktoś z was ma po prostu problem, albo możecie mieć drugi problem, to znaczy, że kupujecie za dużo na spadkach, bo też są takie sytuacje i później znowu się spada i tak dalej, to tego nie róbcie. Natomiast jeżeli ktoś z was właśnie ma ten problem jeszcze właśnie, że spada i chce tylko i wyłącznie sprzedawać i tak dalej, to zróbcie takie małe zakupy jako ćwiczenie. To nie jest porada inwestycyjna w sensie, co kupować, bo teraz jest dobry moment na to, żeby kupić i tak dalej. Nie, tylko na to, żeby przełamać schemat emocjonalny związany z rynkiem. I wtedy zobaczycie, że zaczną się dziać zupełnie inne rzeczy, jeżeli takie schematy będziecie przełamywać w swoim życiu, a tutaj akurat mówimy o kwestii rynku kryptowalut i spadkach. Co się wydarzy w najbliższym czasie? No, nie wydarzyło się to, co generalnie miało się wydarzyć, czyli mieliśmy zakończyć bardzo mocnym blow off top. Jeżeli chodzi o zakończenie grudzień 2021. Nie wydarzyło się to. Najprawdopodobniej dlatego, że właśnie zbyt dużo ludzi też posługuje się już Glassnodem i widać było, że te momenty, w których mieliśmy przejść do tych wystrzałów, były systematycznie powstrzymywane. I z mojej perspektywy jest to bardzo dobre. Dlaczego? Dlatego, że uchroniło wiele osób od zakupów i teraz wrócę na przykład do 2017 roku, kiedy na przykład Bitcoin doszedł do 20 tysięcy dolarów, to kiedy Bitcoin szedł od 10 tysięcy dolarów w górę, to jest taki moment, w którym wytrawni, że tak powiem, gracze wyprzedawali, a wszyscy ci, którzy nie byli wytrawni, tylko widzieli, że Bitcoin rośnie, nie wiadomo do jakiego poziomu on rośnie, oni kupowali. I to był ten taki blow off top, czyli tam dokładnie to było od 12 do 20 tysięcy dolarów, to był taki bardzo szybki strzał w górę. I bardzo dużo ludzi wtedy pokupowało i bardzo dużo ludzi wtedy posprzedawało na poziomach poniżej swoich zakupów, czyli potracili. Ale to też właśnie przez to, że to były bardzo duże wyrzuty i spadki. I teraz, kiedy nie mamy takiego blow off top, to jest to o tyle fajne, że nie ma ludzi, którzy się popakują i na przykład potracą po 50, po 70% swojego kapitału. Więc jest to duży plus na tym rynku, że mamy taki, a nie inny obecny wygląd tego, co się dzieje.
Stąd też, moim zdaniem, akurat to jest bardzo pozytywny aspekt związany z rynkiem, gdzie ten rynek jest troszeczkę spokojniejszy. I teraz, czy te wzrosty będą? Moim zdaniem tak, tylko one nie będą tak szybkie, czyli nie były tak szybkie, jak oczekiwaliśmy. Widać, że rynek po prostu się zmienił w stosunku do tego, co było wcześniej. Dla mnie to jest akurat bardzo fajna sytuacja. Więc po prostu trzeba poczekać na te wzrosty troszeczkę więcej. I teraz, czy będziemy mieć blow off top? No i tutaj moim zdaniem w pewnym momencie tak. Dlatego, że co się dzieje, kiedy mamy takie spadki jak teraz? Okazuje się, że wieloryby dalej akumulują. Czyli zakumulowały kolejne bitcoiny na tych spadkach. No, a od kogo zakumulowały? Zakumulowały oczywiście od tych słabych graczy, czyli nie tak zwanych diamond hands, czyli tych ludzi, którzy mają diamentowe ręce i trzymają przez cały czas i są hodlerami. Zakumulowali od tych słabych rąk. Czyli znowu, że zebrali z tego rynku kawałek podaży. Więc za każdym razem, pamiętajcie, im więcej podaży oni zbiorą, ten rynek jednak będzie szybciej rósł. No i biorąc właśnie to pod uwagę, moim zdaniem, prędzej czy później ten blow off top będzie. W którym momencie, to jest tylko ta rzecz do określenia. Natomiast patrzę na to w taki sposób, że jak nie było blow off top, to też nie będziemy mieć spadku 80-90%. To jest kolejna bardzo pozytywna rzecz. Stąd też ten spadek, który w tej chwili był, czyli 40 prawie procent od ATH, jest takim spadkiem, który jest bardzo dobrym poziomem, żeby z powrotem zakumulować przynajmniej część projektów. Ja mam taką część projektów, których nie zdążyłem wcześniej kupić, na takich spadkach akurat sobie dokupiłem, żeby zwiększyć swoją ekspozycję. Okej, myślę, że to tyle na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Aha, i jutro, maksymalnie w piątek, zrobimy losowanie. Czyli jak będę przed komputerem, robimy losowanie, bo powiedziałem, że za wszystkie komentarze, które były w zeszłym roku, w grudniu, będę chciał zrobić jakiegoś airdropa. Jeżeli nie będzie to airdrop związany z kryptowalutami, coś w tym rodzaju, ale zrobimy airdropa. I co będzie? Będzie Ledger. Do wygrania będzie Ledger, czyli kiedy będę przed komputerem, zrobimy losowanie, spośród komentarzy, które były w grudniu, wylosujemy sobie uczestnika jakiegoś, który jest zasubskrybowany, zostawił komentarz, oczywiście pozytywny, jak będzie negatywny, to od razu mówię, że nie, i za pozytywny komentarz otrzyma on Ledgera. I teraz pomyślałem sobie, że jeżeli chodzi o tworzenie tego kanału, że myślę, że tak co kwartał chciałbym takiego Ledgera komuś ufundować. Więc co kwartał, czyli będzie to, jak mamy teraz od stycznia do marca, to na początku kwietnia będziemy losować kolejnego Ledgera dla jakiejś osoby. Jakie to będą osoby? To będą te osoby, które są zasubskrybowane, które zostawiają komentarze, no i będziemy losować po prostu te komentarze właśnie w tym przedziale, czyli od stycznia do marca. Także zostawiajcie komentarze, bo być może Ledger o wartości prawie 300 zł wpadnie do Waszej kieszeni. Trzymajcie się, cześć!